Wyobraź sobie ogromne zło, które terroryzuje zamkniętą, wręcz odizolowaną od świata społeczność. Zamaskowany napastnik atakuje nocami najsłabszych, czyli kobiety i dzieci. Jest tak zuchwały i pewny siebie, że napada je i krzywdzi w ich własnych domach. Przez lata ta nieuchwytna bestia skrywa się za miłym uśmiechem jednego z mieszkańców, i nikt nie może być pewien, czy to aby nie jest ten pomocny sąsiad z naprzeciwka, a może ten kolega, z którym tak fajnie spędza się czas wieczorem w barze. A może to ten sympatyczny pan, który w święta przebiera się za świętego Mikołaja i rozdaje dzieciom prezenty? Brzmi jak scenariusz kryminału, thrillera albo horroru? Pewnie tak, ale ta historia wydarzyła się naprawdę. Jeśli jesteście ciekawi, kim była bestia z Jersey, która przez kilkanaście lat siała grozę na tej wyspie, zapraszam do oglądania. Jersey to niewielka wyspa mająca 14,5 km długości oraz 8 kilometrów szerokości, leżąca wśród wysp normandzkich w kanale La Manche pomiędzy Francją a Wielką Brytanią. Jest to terytorium nienależące do żadnego państwa, posiada własny rząd, ale podlega on koronie brytyjskiej, czyli takie terytorium niezależne, ale jednak trochę zależne. Administracyjnie podlega jej kilkadziesiąt sąsiednich wysepek, ale my skupimy się właśnie na tej największej o nazwie Jersey. W latach 50. zamieszkiwało ją około 30 tysięcy ludzi. Społeczność ta składała się głównie z Anglików, Francuzów i Irlandczyków. Obecnie demografia tej wyspy zwiększyła się do ponad 100 tysięcy. Było to miejsce spokojne, wyizolowane, gdzie tak naprawdę każdy każdego jakoś tam z widzenia znał, kojarzył. Ludzie czuli się tu bezpiecznie, przynajmniej do początku roku 1957. Kiedy to pewna młoda, dwudziestoletnia kobieta, czekająca na przystanku w ustronnym miejscu, została zaatakowana. Nieznany sprawca, ubrany w długi płaszcz z twarzą zasłoniętą chustą, uderzył ją w głowę, zarzucił na szyję sznur i zaciągnął w oddalone miejsce. Tam skrępował jej ręce i zgwałcił. Została odnaleziona żywa, udzielono jej pomocy, miała kilka ran, które wymagały szycia, i w szpitalu doszła do siebie, przynajmniej jeśli chodzi o te obrażenia fizyczne. W marcu tego samego roku podobnej napaści doświadczyła Inna, młoda kobieta wracająca do domu z przystanku autobusowego. Jej również zarzucono na szyję sznur i zaciągnięto ją w pobliskie pole. W lipcu identyczny los spotkał 31-latkę, a w październiku 28-latkę. Wszystkie kobiety przeżyły, choć miały fizyczne obrażenia, no i oczywiście zostały niestety zgwałcone. Ofiary zeznały, że napastnik był po 40-ce, miał około 170 cm wzrostu i życzyły od niego taki charakterystyczny e, zapach w zasadzie odór, stęchlizny i wilgoci. Nie widziały jego twarzy, miał też mówić z irlandzkim akcentem, w którym jednak dało się wyczuć pewną sztuczność. Temat natychmiast podchwyciła prasa nadając przestępcy przydomek bestia z Jersey i poświęcała jej nagłówki oraz no, dużo miejsca na swoich stronach. Po tych wydarzeniach przestępca ucichł na trzy lata. Kolejny raz zaatakował w 1960 roku 14 lutego, czyli w walentynki. Tym razem jednak zmienił sposób napaści oraz typ ofiary. Nie polował już w ustronnych zakamarkach wyspy, ale wszedł przez okno na piętro domu, w którym mieściła się sypialnia, a w niej spał dwunastoletni chłopiec. Wyrwał dziecko ze snu, oślepiając je latarką i tak jak poprzednio zarzucił mu na szyję sznur i wyciągnął z domu. Na zewnątrz wykorzystał seksualnie, a po wszystkim odprowadził do domu jakby nigdy nic. W marcu miał wrócić do poprzedniej taktyki: zaczepił kobietę idącą na przystanek, zaproponował podwiezienie, tłumacząc, że jest lekarzem i jedzie po swoją żonę. Kobieta wsiadła do samochodu i gdy chciała coś do niego zagadać, zorientowała się, że ma on na sobie za duży płaszcz, rękawice i kapelusz, a jego twarz jest zasłonięta. I to jest takie trochę dziwne, że najpierw wsiadła do obcego samochodu, dopiero potem się przyglądała, bo. Nawet jak jest ciemno, to przecież coś tam można dojrzeć. No nie wiem, ta historia tak jakoś nie bardzo się klei. W każdym bądź razie kobieta zeznała, że została wywieziona w bezludny teren. Tam została wywleczona z samochodu, napastnik uderzył ją w twarz, związał ręce i zgwałcił. Po wszystkim zaciągnął ją do samochodu i tutaj ona zaczekała na odpowiedni moment, by wyskoczyć z krzykiem. Wtedy napastnik przestraszył się i odjechał, i niestety nie udało się go namierzyć, chociaż samochód mógł być już istotną wskazówką. I to był ostatni taki atak w starym stylu: Besties Jersey. Być może przestępca po prostu skorzystał z okazji, bo później jego celem stały się już tylko i wyłącznie dzieci. Jeszcze w tym samym miesiącu pewna 43-latka mieszkająca w domu na odludziu obudziła się w środku nocy, bo usłyszała telefon. Gdy zeszła na dół, by podnieść słuchawkę, okazało się, że zaległa tam głucha cisza. Nie przejęła się tym, że telefon został odłączony, i chciała po prostu wrócić do sypialni, ale w tym momencie jakaś postać rzuciła się na nią, żądając pieniędzy i grożąc jej śmiercią. Kobieta zaczęła walczyć, i tutaj są dwie wersje dostępne tych zdarzeń. W jednej z tych wersji jej 14-letnia córka zeszła na dół zaniepokojona hałasem i napastnik miał pobiec za nią, a kobieta w tym czasie, korzystając z okazji, uciekła z domu wołając po pomoc. W drugiej wersji kobieta ta miała się wyrwać podczas tej walki. I uciec, zostawiając go w domu samego ze śpiącą córką. W każdym bądź razie, o finał obu tych wersji jest taki sam: gdy już wróciła z sąsiadami, napastnika na miejscu nie było. Była natomiast ta 14-letnia dziewczynka, jej córka, związana, no niestety skrzywdzona, tak jak poprzednie ofiary, ale całe szczęście żywa. W kwietniu tego samego roku, również czternastolatka, obudziła się w nocy. Ktoś miał stać w jej pokoju i ją obserwować. Na ten widok zaczęła krzyczeć, wzywając rodziców, co na szczęście poskutkowało i włamywacz uciekł. Z kolei w lipcu pewien ośmioletni chłopiec nie miał już tyle szczęścia. Został zaatakowany w swojej sypialni, znów zarzucono mu na szyję sznur i wyciągnięto go z domu. Tam został wykorzystany, a po wszystkim napastnik odprowadził go do domu pod same drzwi. Po tym ataku policja uznała, że przestępca jest mieszkańcem wyspy, który ma czas na to, by upatrzyć sobie ofiarę, a potem ją obserwować. Zaczęto przesłuchiwać wszystkich, którzy byli notowani wcześniej, mieli jakąkolwiek kartotekę kryminalną, ale żaden z tych podejrzanych nie pasował do tego, w jaki sposób działał napastnik, jak opisywały go ofiary. Wtedy policja poprosiła wszystkich mężczyzn na wyspie, aby ci pozwolili pobrać swoje odciski palców. Zgodzili się wszyscy, oprócz trzynastu. Trzynastu odmówiło, bo miało do tego pełne prawo. Policja nie miała żadnych środków prawnych, żeby ich do tego przymusić. Wśród tej trzynastki była oczywiście bestia z Jersey. Jednak nie zawracano sobie głowy tymi mężczyznami, których no, powinno się chyba prześwietlić. No, trochę danych już się zebrało, między m.in. szacunkowy wiek, wzrost, yy, samochód, który można było na pewno jakoś yy, namierzyć. Ta kobieta powinna jakoś go opisać, chociażby nawet w przybliżeniu, czy nawet można było ich skonfrontować w jakiś sposób z ofiarami. Ale policjanci bez tych dodatkowych czynności od razu wskazali na swojego podejrzanego. Był nim Alphonse Le Gastelois, był to rybak mieszkający samotnie na odludziu. I ten fakt, że mieszkał sam i że wydawał się dziwny, wystarczył, aby został zaaresztowany, a jego zdjęcie natychmiast pojawiło się w gazetach. Prasa oraz rządni zemsty mieszkańcy już wydali wyrok i podpalili jego dom. I choć w jednej wersji po kilkunastu godzinach, a w innej wersji tych wydarzeń po miesiącu i przesłuchaniach, Alfonse został zwolniony ze względu właśnie na brak jakichkolwiek dowodów jego winy, to pomówienia zrobiły swoje i w oczach mieszkańców Jersey no, po prostu już został tym pedofilem gwałcicielem. Alfons nie mogąc znieść tego, jak został potraktowany, ogólnie tego, jak podli okazali się dla niego ludzie, udał się na dobrowolną banicję i zamieszkał na jednej z pobliskich bezludnych wysp. Żył tam przez 14 lat i zyskał nawet taką lokalną sławę, e, nazwano go nawet królem tej wyspy. Kolejnym potwierdzeniem niewinności tego rybaka był fakt, że po jego wyprowadzce bestia znów dała o sobie znać. Na początku 1961 roku nieuchwytny napastnik zaatakował troje dzieci według wcześniejszego scenariusza. Porwał je z sypialni i odprowadzał potem do domów. W tym momencie lokalna policja poprosiła o wsparcie śledczych ze Scotland Yard. Ich działanie ograniczyło się do stworzenia takiego profesjonalnego profilu na bazie zeznań ofiar. I miał to być mężczyzna w wieku od 40 do 45 lat średniej budowy ciała wzrostu około 170 cm, bardzo dobrze znał wyspę, zwłaszcza wschodnie wybrzeże, na którym głównie działał. Miał wąsy albo nie miał, zasłaniał twarz chustą albo maską, nosił ciemny, długi, taki za duży płaszcz, kapelusz oraz rękawice. Włamywał się do sypialni przez okno pomiędzy godziną 22 a 3 nad ranem jako oświetlenie służył mu jasno świecący księżyc oraz latarka. W trakcie swoich ataków opowiadał ofiarom różne rzeczy. Chwalił się na przykład, że popełnił morderstwo, wspominał o papierosach, jakby był palaczem, albo gdzieś tam wypadała mu na przykład paczka papierosów. Wspominał też swoją zmarłą matkę. No i to by było na tyle. Tak naprawdę żadnego przełomu nie było, bo wszystkie te informacje były już dostępne wcześniej. Chociaż tutaj aż tak się prosi, żeby ten cały Scotland Yard skupił się na przykład na tej dwunastce, która nie dała, nie chciała dać swoich odcisków palców i śledztwo utknęło w martwym punkcie. Być może było to tak, że policja wcale nie posiadała odcisków Besties Jersey, bo przecież nosił on rękawiczki. I być może to było tylko no, próba takiego podpuszczenia, ale to już zawsze coś. No, już, było ta, już była to jakaś taka forma zawężenia kręgu podejrzanych. Być może po tych doświadczeniach z Gastelua nie chciano stygmatyzować innych mieszkańców wyspy. No, nie wiadomo, jakieś to wszystko było dziwne. W każdym bądź razie w efekcie tego wsparcia, albo i nie, być może gwałciciel się przestraszył, albo i nie, w każdym bądź razie ataki ustały. Niestety nie na zawsze, bo do roku 1963. Wtedy to w kwietniu pewien dziewięciolatek został uprowadzony z domu, wykorzystany, a po wszystkim odprowadzony pod drzwi. W listopadzie to samo spotkało jedenastolatka. A w roku 1964 w lipcu i sierpniu ofiarami padli dziesięcioletni chłopiec i dziesięcioletnia dziewczynka. I znów na kolejne dwa lata ataki ustały i znów mieszkańcy wyspy mieli nadzieję, że zło minęło i czuli się coraz bezpieczniej. No oczywiście do czasu. W 1966 roku domniemana bestia z Jersey poczuła się na tyle pewnie, że policja otrzymała pewien list. Brzmiał on mniej więcej tak. Szanowni Państwo, myślę, że nadszedł czas, by Was poinformować, że tylko tracicie swój czas. Za każdym razem robiłem dokładnie to, co chciałem, i zapamiętajcie sobie, że to nie skończy się od tak. Ale będę wobec Was uczciwy i dam Wam szansę. Nigdy nie dostałem za wiele od życia, ale teraz zamierzam wziąć tyle, ile zdołam. Zawsze pragnąłem popełnić zbrodnię doskonałą. Udało mi się to. Ale tym razem niech Księżyc świeci bardzo jasno we wrześniu, bo wszystko musi wypaść idealnie i to nie jeden raz, ale dwa. Nie jestem szaleńcem, po prostu lubię się z Wami ludźmi zabawić. Do września dostaniecie wieści ode mnie, a w nich wszystkie wskazówki, tylko po to, by sprawdzić, czy uda się Wam mnie złapać. Z poważaniem poczekajcie i zobaczycie. Poczekali i rzeczywiście zobaczyli. W sierpniu tego samego roku piętnastoletnia dziewczynka została zaatakowana w swoim domu. Tym razem jednak oprócz tego, co sprawca robił dzieciom do tej pory, jej ciało pokrywały zadrapania w formie takich prostych równoległych linii. Potem ataki ustały aż na 4 lata. Sprawca powrócił w sierpniu 1970 roku. 14-letni chłopiec został wyrwany ze snu w swojej sypialni oślepiającym światłem. Wszystko odbyło się według starego scenariusza, ale tym razem sprawca, odprowadzając ofiarę pod dom, nakazał jej milczeć o tym, co ją spotkało, bo jak nie, to wróci i skrzywdzi domowników, rodziców. Chłopiec był tak przerażony, że no dość długo milczał, ale w końcu spanikowany, przerażony tym, że no ten napastnik może wrócić. Opowiedział, że został zaatakowany przez potwora o przerażającej twarzy i nastroszonych włosach. Na jego ciele były też podobne zadrapania jak te, które miała poprzednia ofiara gwałtu. Sprawca jednak nadal pozostawał nieuchwytny. Wiadomo było za to to, że nosi przerażającą maskę i charakterystyczną perukę. Policjanci nadal nie mieli żadnych konkretnych danych, które pomogłyby wytypować sprawcę. Także nie wiem, czy nie podejmowali żadnych działań, czy podejmowali, ale nie przynosiły one skutku. W każdym razie był to na szczęście ostatni atak bestii z Jersey. Czy policja wreszcie wyśledziła sprawcę? Otóż nie. Ujęto go tylko i wyłącznie dzięki przypadkowi, chociaż udział policjantów nie był bez znaczenia. Po prostu znaleźli się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i zareagowali, chociaż tak naprawdę nie musieli. Otóż rok po napaści, 10 lipca 1971 roku. Około północy policyjny patrol zatrzymał się na czerwonym świetle. Minął ich samochód, który zbagatelizował sygnalizację, w związku z czym postanowili kierowcę zatrzymać. Ale ten, zamiast skonfrontować się z policjantami, wytłumaczyć się, nie wiem, że ojojoj, zagapiłem się, no panie władzo, środek nocy, śpieszę się do domu, bo dajmy na to zostawiłem garnek na gazie, zaczął uciekać i to w wielkiej panice, co tylko zwiększyło podejrzenia i... Tak zaczął się pościg. Uciekające auto zawadzało o krawężniki, obijało się o zaparkowane samochody. Wreszcie zjechało z drogi, staranowało żywopłot i utknęło w polu, a kierowca zaczął uciekać. Funkcjonariuszom udało się go złapać. Okazało się, że ów człowiek jest bardzo dziwnie ubrany. Ma na sobie ogromny płaszcz. Nabity ćwiekami, a w zasadzie takimi Ostrzami gwoździ, po prostu gwoździe były wbite od spodu, znajdowały się one na mankietach, na kołnierzu oraz na poduszkach, którymi były wyściełane ramiona, dzięki czemu wydawał on się potężniejszy niż jest. Do tego ubrany był w za duże spodnie, które miał wpuszczone w skarpety, a na nogach nosił takie kapcie, bambosze, do tego jeszcze na dłoniach miał wyłniane rękawice. W połach płaszcza albo w, jak w innych wersjach w bagażniku miał też taką gumową maskę własnej roboty. Ta maska była wyjątkowo przerażająca, ona miała przypominać coś jak rozpływająca się twarz, rozpływająca się skóra i do tego kobiecą perukę, która też była w odpowiedni sposób przez niego, domowym sposobem, spreparowana. Zaś w samym samochodzie, i tutaj są też dwie wersje, jedno mówi, że ten samochód był kradziony, ale w większości źródeł raczej e, funkcjonuje ten samochód jako jego własność. W każdym bądź razie w bagażniku policjanci znaleźli linę, taśmę klejącą oraz latarkę z zaklejoną częścią odblaskową, tak że dawała ona bardzo ostry, ale wąski strumień światła. No i tutaj kawałki układanki zaczęły się składać w całość. Ten stuningowany płaszcz wyjaśniał, skąd się wzięły ślady na dwóch ostatnich ofiarach Bestii z Jersey. Do tego maska, którą opisywał ten chłopiec, który był ostatnią ofiarą, liny, latarka, którą używał do oślepienia ofiar. Ale mężczyzna szedł w zaparte i tłumaczył, że on właśnie jedzie na taką wyjątkowo perwersyjną orgię. No i w zasadzie biorąc pod uwagę jego zamiary, to w sumie po części można uznać to tak trochę za zgodne z prawdą, z tym, że chyba orgia odbywa się za zgodą obu stron, a tutaj to tak wcale nie było. I niektóre źródła jeszcze podają, że według jego słów ta orgia miała być zorganizowana przez jakieś tajne stowarzyszenie, do którego on należy. Wytłumaczył się też z tego płaszcza nabijanego gwoździami. No, miały mu ono zapewnić ochronę na wypadek, gdyby został zaatakowany przez kogoś, kto zna sztuki walki. Także taki był przezorny. I gdy policjanci zapytali o maskę i perukę, które sądząc po śladach na jego twarzy nosił tego wieczoru, odmówił tutaj odpowiadania na wszelkie pytania po prostu nie powiedział nic. No i cóż, policjanci nie mogli zrobić nic innego, jak tylko delikwenta zaaresztować. I co się okazało? Otóż, bestią z Jersey, która terroryzowała mieszkańców przez prawie 14 lat, okazał się znany i powszechnie lubiany Edward Paisnel. Był to 46-letni mąż i przybrany ojciec trójki dzieci. I teraz tak, w jednej wersji są to dzieci jego żony. W drugiej wersji są to dzieci adoptowane, a w trzeciej wersji jedno dziecko było wspólne, a dwójka była adoptowana. Także nie wiem jak to było, ale myślę, że nie ma to tak naprawdę większego znaczenia. Edwards z zawodu był budowlańcem i był bardzo zaangażowany w życie społeczności Jersey. Pomagał w domach dziecka jako wolontariusz, przebierał się ze świętego Mikołaja a wychowankowie bardzo go lubili i nazywali go nawet wujkiem Tedem. On też był dla nich bardzo dobry, bardzo miły. No, odwiedzał te dzieciaki, dawał im tam jakieś drobiazgi, częstował cukierkami. Co do tych domów dziecka, jednym z nich to był taki niewielki dom o nazwie La Preference i w jednej wersji prowadziła go jego żona John, a w innych wersjach należał on do jej matki. A jego teściowej, co zresztą się nie wyklucza, bo może po prostu ta matka była właśnie właścicielką, a John pomagała jej go prowadzić. Edward i John mieli się nawet poznać w tym domu, ponieważ został on zatrudniony tam do jakichś prac takich remontowych jako złota rączka, no i tak jakoś wyszło, że zeszli się i wzięli ze sobą ślub. W pobliżu znajdował się jeszcze drugi sierociniec z już, no, taka duża placówka o nazwie Haut de la Garenne. i tam Edward też miał być wolontariuszem, też miał tam pomagać. I do historii tego domu jeszcze za moment wrócimy. W każdym razie Bestia z Jersey zdawała się zostać schwytana i okazał się nią znany i lubiany mieszkaniec wyspy. Dla pewności przeszukano jeszcze dom Paisnela. Okazało się, że znajduje się tam pewne pomieszczenie, do którego nie wolno nikomu z domowników wchodzić. Za drzwiami tej piwnicy, za charakterystyczną czerwoną kotarą, znaleziono pokój pełen okultystycznych przedmiotów, książek o tematyce paranormalnej, o czarnej magii oraz domniemany ołtarz satanistyczny, chociaż ściślej rzecz, rzecz biorąc, miałaby to być, tak jak zeznał jeden z policjantów, szklana czara, nad którą zawieszony był miecz albo wielki nóż z drewnianą rączką. I to sprawiało wrażenie ołtarza. W pomieszczeniu panował też charakterystyczny odór stęchlizny, który opisywały ofiary. Paisnell trzymał tam też zdjęcia różnych posiadłości znajdujących się na Jersey. Jak później przyznał, obserwował swoje przyszłe ofiary nawet przez kilka lat. Rodzina była w wielkim szoku, że Edward ukrywał taki sekret. Żona przyznała jedynie, że jej mąż miał bardzo mały popęd seksualny, co wydawało się jej dziwne, ale po prostu nie drążyła tematu, bo poza tym no, nie miała mu nic do zarzucenia. Był wzorowym mężem i ojcem. Pojawiły się też głosy, że w trakcie tego wolontariatu w domu dziecka zdarzało mu się molestować zarówno wychowanków, jak i personel. Ale nigdy nie zostało to oficjalnie zgłoszone, także no, to jest taka okoliczność tutaj pod znakiem zapytania. I w zasadzie jedynym takim przestępstwem, za które był notowany, któremu udowodniono, była kradzież jedzenia dla głodującej rodziny, której dopuścił się jako nastolatek. Miało to miejsce w czasie, gdy wybuchła Druga wojna światowa, i wyspa była okupowana przez Niemców, i no, po prostu. Żyło się wtedy bardzo ciężko. I za tę kradzież Edward spędził jakiś czas w więzieniu, co no w tym wypadku działało raczej na jego korzyść. Świadczyło o tym, że jest takim człowiekiem dobrym, szlachetnym, zdolnym do poświęceń dla innych, a nie jakimś zwyrodniarcem. Ale pozostałych dowodów było dużo więcej i były one jednoznacznie. Rozprawa Pawnella odbyła się jeszcze tego samego roku. Przysłuchane zostały jego ofiary, niektóre z dzieci, które skrzywdził, już zeznawały jako osoby dorosłe. Nigdy nie ujawniono tożsamości tych ofiar, ani nigdy nie powiedziano ze szczegółami tego, co dokładnie im zrobił ze względu na Dobro tych dzieci, aby oszczędzić im upokorzeń i napiętnowania w małej społeczności. Do tego te szczegóły były podobno bardzo drastyczne, a jedna z dziewczynek miała z nim nawet zajść w ciąże. I też nie jest do końca jasne, czy on przyprowadzał swoje ofiary do tego tajemniczego pokoju. Z jednych źródeł, jedne źródła podają, że tak, inne zaś, że wszystkie te jego ofiary zostały wykorzystane w pobliżu swoich domów, a ten pokój to była tylko taka kryjówka dla jego mrocznego ja. Sam Paisnell zaś tłumaczył się, że motywem tych jego przestępstw była fascynacja Gillem de Re. I miał też twierdzić, że jest on potomkiem jednej z jego kochanek, jakiej Jean Payne. O Gillu de Re jest na tym kanale materiał, także jeżeli ktoś jest ciekawy, to zachęcam do obejrzenia. A tak w wielkim skrócie jest to żyjący, w zasadzie był to żyjący w XV wieku francuski rycerz, któremu przypisuje się torturowanie i zamordowanie nieokreślonej liczby dzieci, od kilkudziesięciu do nawet kilkuset. Adwokaci Painzela próbowali przekonać sąd, że no w istocie jest to taki dobry człowiek, który tak naprawdę padł ofiarą uprzedzeń i plotek rozsiewanych przez media. No, po prostu biedactwo. Jednak obrady sądu trwały niecałe 40 minut. Uznano go winnym napaści, gwałtu i sodomii na 13 osobach i skazano na 30 lat więzienia. Nie odsiedział jednak całej kary, po 20 latach został zwolniony za dobre sprawowanie, w więzieniu miał zachowywać się wzorowo. I tu znalazłam taką teorię spiskową, że Paisnell był w istocie powiązany z wysoko postawionymi właśnie satanistami, dlatego nie udało się go przez tak długi czas złapać i dlatego też wyszedł o te 10 lat szybciej z więzienia. Ale no to jest tylko teoria, także no, no nie ma dowodów na to, że to rzeczywiście tak wyglądało. Natomiast, co ciekawe, po tym jak został zwolniony, on chciał wrócić na Jersey i zamieszkać tam sobie jak... Gdyby nic się nie stało, ale mieszkańcy bardzo to oprotestowali, po prostu no, nie zgodzili się na to, nie przyjęli go ciepło i chyba można to w pełni zrozumieć. W związku z tym zamieszkał na pobliskiej wyspie o nazwie White. Co ciekawe, w więzieniu odwiedzała go niejaka Florence Hawkins, która twierdziła, że Edward jest niewinny i nawet zeznała pod przysięgą, że była z nim w tym czasie, w którym popełniał zbrodnie. No może nie wszystkie, ale część z nich. Była mu tak oddana, że w 1989 roku spełniła swoje marzenie i wyszła za niego za mąż. Małżeństwo to trwało 5 lat, bo w 1994 roku Paisnell zmarł na atak serca. No cóż, wszystko wskazuje na to, że Edward Paisnell był sadystą, seryjnym gwałcicielem i pedofilem. Nie zabijał swoich ofiar fizycznie, ale z pewnością uśmiercał je w jakimś stopniu psychicznie. Atakował kobiety, a potem atakował dzieci. I dzieci atakował w ich własnych domach, zostawiając je z traumą na całe życie, zabijając ich poczucie bezpieczeństwa, odbierając niewinność i zaufanie do świata. W pewien sposób okaleczał też całe rodziny, bo rodzice zapewno żyli z wyrzutami sumienia, że nie zdołali ochronić swoje dzieci przed tym złem. Dlaczego Paisnel nie zabijał? Przecież Gilles Deret, na którym miał się wzorować, uśmiercał swoje ofiary. Można się pokusić o taką dywagację, że tak naprawdę nie wiadomo, czy rzeczywiście nie zabijał. Skoro był tak nieuchwytny dla policji, być może znalazł sposób na dokonanie morderstwa albo morderstw i pozbycie się zwłok, Także nigdy nie zostały one znalezione. A to, że skazano go za 13 napaści, wcale nie znaczy, że nie mógł popełnić ich więcej. Są tacy, którzy twierdzą, że jak najbardziej popełnił i że tych ataków było nawet około 100. Zresztą, ten temat przestępstw Besties Jersey powrócił w 2007 roku kiedy to w budynku, w którym mieścił się właśnie ten dom dla sierot, o którym wcześniej mówiłam, ośrodek Haut de la Garen, policja zaczęła prowadzić intensywne przeszukania. I miała tam zostać odnaleziona czaszka dziecka i policja podobno szukała jeszcze szczątków sześciu ofiar. Oficjalnie nie ujawniono szczegółów tego śledztwa, ale media zaczęły spekulować, że może to mieć związek właśnie z bestią z Jersey. Dziennikarze nawet dotarli do byłych wychowanków tego ośrodka i usłyszeli od nich, że właśnie w latach 60. słyszeli, jak ktoś lub coś chodzi w przestrzeniach pomiędzy ścianami, mieli obserwować, jak postać w ciemnym płaszczu wchodzi przez okna, a niektórzy nawet budzili się, widząc nad sobą przerażającą postać, zaś niektóre dzieci miały być odurzane chloroformem i porywane do jego lochów. I tam właśnie Bestia z Jersey miała dokonywać krwawych rytuałów ze zwierząt, a potem pastwić się nad swoją ofiarą. Czy jest to prawda, czy też urojenia i efekt takiej zbiorowej paniki? No to już raczej ciężko ustalić. W każdym bądź razie ta domniemana czaszka po bardziej wnikliwych badaniach została uznana jako pozostałość cmentarza albo też znalezisko archeologiczne. W każdym bądź razie no były to szczątki, które pochodziły z bardzo odległych czasów i nie stanowią one materiału do podjęcia śledztwa. Ale na tym się nie skończyło, ponieważ na terenie sierocińca usunięto 150 ton ziemi i tam znaleziono sporo szczątków zwierząt oraz także coś, co można mogło być potencjalnie yy, kośćmi, Ludzkimi. Znaleziono też 65 mlecznych zębów, mogących należeć do od 10 do 65 dzieci w wieku od 6 do 12 lat, ale raczej miały one zostać y, usunięte no, naturalnie. Znaleziono też ludzkie szczątki, z których jedne okazały się fragmentem łupiny kokosa, inne zaś y, zostały datowane na pochodzące z okresu między XV a XVII wiekiem. A kolejne fragmenty były datowane na okres pomiędzy wiekiem XVIII a rokiem 1950. Także tutaj już można by się zacząć nad tymi szczątkami jakoś zastanawiać. Wyjaśniło się też, że te przeszukania miały związek z raportem pracownika socjalnego, który twierdził, że. Od dekad w tym y, domu, w tym sierocińcu dochodziło do ogromnych nadużyć i przemocy wobec wychowanków, ale policja zaprzeczyła, że nie wiązało się to właśnie z działalnością bestii z Jersey. Śledczy uznali, że nie znaleźli żadnych dowodów, żadnych plam krwi, żadnych ukrytych komnat z łańcuchami, o których donosiła praca. Ale w tym czasie wychowankowie z całego kraju, wychowankowie, byli wychowankowie tego domu dziecka, zaczęli się zgłaszać na posterunek i zaczęli oskarżać swoich wychowawców i nie tylko ich, także osoby spoza tej instytucji. Jedną z nich był nawet wysoko postawiony polityk, senator. Byli oni oskarżani o różne nadużycia. Z ponad 500 zeznań 18 dało podstawę do dalszych działań i w 2009 roku odbyły się procesy i kilka osób zostało skazanych za czyny popełnione w latach 60. i 70. Czyli ten okres nałożył się na ten czas, zwłaszcza te lata 60., kiedy na wyspie działał nie kto inny, tylko Edward Paisnell, bestia z Jersey. I tu można się tak troszkę zacząć zastanawiać, czy aby rzeczywiście tam nie było żadnych powiązań, czy przypadkiem jacyś dewianci, także no, wysoko postawieni, nie zrobili sobie z tego domu dziecka, z tej instytucji, takiego jakiegoś chorego placu zabaw, bo tam dochodziło do i wykorzystywania seksualnego, i do przemocy fizycznej, i psychicznej, ale jakoś no, nigdy oficjalnie nikt tych dwóch rzeczy nie łączył. Także kto wie no może coś tam o tym jakimś yy, stowarzyszeniu tajnym, może coś tam było jakieś ziarno prawdy. Do tego no niestety chyba już nie dojdziemy. W każdym bądź razie te sprawy sądowe wzbudziły sporo kontrowersji, były bardzo głośne medialnie ze względu na te takie paranoiczne wręcz doniesienia prasowe, na to, że no były to rzeczy dosyć odległe w czasie, a przedmiot tych spraw był takiej bardzo delikatnej natury. Gdyby pociągnąć temat tego, czy Pańzel rzeczywiście był zabójcą, czy też nie był, to oprócz braku dowodów na to, że popełnił, popełnił jakieś morderstwo, przemawia... Zatem charakterystyka przestępców seksualnych. Seryjni gwałciciele nie są tak popularni medialnie jak seryjni mordercy. To zdanie brzmi bardzo dziwnie, ale chodzi mi o tę fascynację, jaką wzbudzają takie indywiduła. No nie da się ukryć, że chętnie o nich czytamy czy słuchamy, chociaż oczywiście nie popieramy ich działalności. No mam przynajmniej taką nadzieję, że przynajmniej ogromna większość. Yy, nas, osób, które no, gdzieś tam się interesuje taką tematyką, nie popiera takich działań. W każdym razie na temat gwałcicieli nie ma za wiele opracowań, ale mi udało się coś tam znaleźć, link do całego tekstu zamieszczę w opisie i chociaż nie znamy dokładnie motywów i warunków w jakich dorastał Edward Paisnell, to jego przystępcza działalność jest wręcz takim modelowym przykładem seryjnego gwałciciela, czyli no, wygląda na to że jakby nie potrzebował on dodatkowych doznań, czyli po prostu uśmiercenia swojej ofiary. Oczywiście, sadyzm, który niewątpliwie go cechował, to jest ta cecha, którą posiadają zarówno seryjni gwałciciele, jak i seryjni mordercy. Nie da się ukryć, że miał skłonności do przemocy fizycznej, krępował ofiary, w późniejszym okresie swojego działania nosił tę nabijaną gwoździami odzież, która miała nie tylko przestraszyć ofiarę, ale także ją unieruchomić i poranić. Ale oprócz tego sadyzmu posiadał on wszystkie cechy występujące właśnie u seryjnych gwałcicieli a mianowicie miał skłonność czy nawet obsesję do fantazjowania, do otaczania się symbolami, do rytualizowania swojego działania i wszystko wskazuje na to, że odbywało się to pod takim wewnętrznym przymusem, czyli aby zaspokoić swoje popędy. Swoje, nie wiem, rządze, musiał odprawić taki swoisty rytuał, musiał mieć odpowiednie warunki, odpowiednią ofiarę. To wszystko jakby łączył z nawiązaniem do okultyzmu, do czarnej magii. Być może wyobrażał sobie, że jest jakimś demonem, jakąś bestią, o czym zresztą utwierdzali go inni ludzie, o czym utwierdzało go społeczeństwo, utwierdzały go media. Także być może. Postrzegał siebie jako taki nadludzki byt. O tym też świadczy ten jego strój oraz maska, oraz to, jak w liście do policji pisał o sobie. A mianowicie, pisał tak, jakby on nie był człowiekiem. On pisał, lubię się z wami, ludźmi zabawić. I miał ten taki wewnętrzny przymus, konieczność, aby to wszystko zostało. Odegrane idealnie, nawet jeśli miał czekać na realizację tych swoich fantazji kilka lat. Jeśli chodzi o typ gwałciciela, jaki mógł reprezentować, jest sześć takich typów. Z czego 5 to są gwałciciele seryjni, to Pinznell plasuje się gdzieś pomiędzy takim typem stanowczej siły, a typem sadystycznym. No i tutaj znowu szczegóły jego ataków nie zostały ujawnione, więc można się opierać tylko na takich bardzo informacjach okrojonych. W każdym bądź razie, ten typ pierwszy, ten typ stanowczej siły, on głównie chce się dowartościować i robi to dzięki przejęciu totalnej kontroli. Nad ofiarą, zaś ten typ sadystyczny traktuje ból i poniżenie ofiary, pogardzanie nią jako takie źródło no, satysfakcji seksualnej, zaspokojenia. Zarówno pierwsza, jak i druga wersja no, to są wyjątkowo odrażające motywy. Można się to już tak domyślać, że jeżeli wchodziły tutaj w grę jakieś zainteresowania sprawcy okultyzmem, czarną magią, satanizmem, to pewnie w bonusie dochodziło tu jeszcze takie symboliczne pożeranie dzieci, pożeranie ich niewinności i pewnie olbrzymia satysfakcja, chora satysfakcja z tego, że jest on panem ich życia i śmierci. A do tego jeszcze później mógł się spotykać ze swoimi ofiarami. W takich no, sytuacjach codziennych, pozostając dla nich nierozpoznanym, chociaż tak naprawdę no, nie chce wnikać, co tam się mogło rodzić w tym jego umyśle. W każdym razie jest jeszcze jedna typologia sprawców gwałtów, stworzona przez FBI. Jest to sprawca zorganizowany i sprawca niezorganizowany, i państw znów idealnie wpisuje się w ten pierwszy profil, czyli zorganizowany. Jest to najczęściej mężczyzna w wieku od 18 do 45 lat. Mający żonę lub partnerkę, wykształcony na poziomie co najmniej średnim, dysponujący przeciętną lub ponad przeciętną inteligencją i średnim statusem ekonomicznym. No i tutaj wszystko się zgadza. Dalej, sprawca zorganizowany nie wzbudza podejrzeń, nie ujawnia zaburzeń psychotycznych. Chociaż posiada zaburzenia ze spektrum psychopatii lub socjopatii, w społeczeństwie odgrywa rolę osoby dostosowanej, jest towarzyski, łatwo, łatwo nawiązuje kontakty, jest zadbany i to też się zgadza, ale za tą maską kryje się a społeczny egotyk, potrafiący wykorzystać innych dla swoich celów, udawać uczucia kiedy trzeba i potrafi wtopić się w każde okoliczności. Także tutaj też to się zgadza no, niewątpliwie wykorzystał swoją żonę, swoją rodzinę, aby dać właśnie, aby zapewnili mu taką fasadę. Odkrywał osobę taką właśnie zainteresowaną życiem społeczności, niosącą pomoc, i później, jeszcze w więzieniu też bardzo dobrze się zachowywał, też potrafił się tam wtopić w te realia więzienne. No, i tutaj dalej w tym opisie mam jeszcze takie informacje, że taki sprawca zorganizowany ciężko znosi krytykę, nie ma wyrzutów sumienia i nie zmienia się nawet wtedy, gdy zostanie ukarany. Często gromadzi pornografię sadomasochistyczną, usnuje fantazje pełne przemocy, planuje swoje zbrodnie i starannie wybiera ofiary, jest mobilny, często wozi, wozi ze sobą narzędzia zbrodni, wybiera ofiarę słabszą, która pod pewnymi względami może przypominać ważną kobietę w jego życiu. Także tutaj też wiele z tych cech, naprawdę bardzo wiele, można dopasować do pańskiego, chociaż oczywiście nie wszystkie, ale też. Yy, no, nie wiadomo, jaki był on w życiu codziennym, nie wiadomo, jakie było jego dzieciństwo, a to też jest bardzo istotne przy takim profilowaniu przestępców seksualnych. Jego żona John twierdziła, że właśnie poza tym niskim popędem był wspaniałym mężem, i być może więcej o nim napisała w swojej książce, którą wydała w 1972 roku. Czyli rok od aresztowania swojego męża. Zacytuowała tę książkę, no nie inaczej, tylko Bestia z Jersey. I ja próbowałam ją nawet namierzyć, ale okazała się niedostępna. Można ją chyba kupić gdzieś na Amazonie, ale to są naprawdę kosmiczne ceny. Poza tym w bibliotekach internetowych, w których ta pozycja ma profil, no recenzji jest niewiele, a oceny to są takie, Średnie. No i tutaj też w tą książką jest taka dziwna sytuacja. Żona, która dowiaduje się, że jej mąż to seryjny gwałciciel, pedofil, który terroryzował sąsiadów od kilkunastu lat. Pierwsze co robi, bierze się za opisanie tego. Nie wiem, może to jest jakiś sposób na poradzenie sobie z traumą, albo na to, żeby się jakoś usprawiedliwić, albo żeby zarobić na swojej tragedii i nie tylko swojej. Nie wiem naprawdę jak to wytłumaczyć. W każdym bądź razie cała ta historia jest naprawdę dziwna. Ta cała niemożność policji w namierzeniu sprawcy. Tutaj z jednej strony FBI twierdzi, że rzeczywiście tych sprawców zorganizowanych bardzo trudno jest złapać, ze względu na to, że oni mają ten swój plan działania taki bardzo poukładany. No, chociaż tak na logikę patrząc, to. Takie planowanie powinno tę pracę policji ułatwić, bo znając wzór działania przestępcy, można jakoś te jego działania wyprzedzić. Nie wiem, no, dziwne jest to dla mnie wszystko, ta, ta cała sprawa z tym jednym domem dziecka, drugim domem dziecka, z tą dwunastką, e, która w zasadzie powinna znaleźć się na celowniku, a, a nie wiadomo, czy się znalazła. Nie wiem naprawdę, jak to wszystko podsumować. Także, jeżeli macie ochotę, to napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie na temat tej sprawy. Może macie jakieś dodatkowe informacje. Będę Wam bardzo wdzięczna za, za komentarze, za Wasze opinie. I zachęcam do pozostawienia po sobie takiego śladu w sekcji komentarzy. A tymczasem już żegnam się z Wami serdecznie i mam nadzieję, do następnego razu.